Siemanko wszystkim, z tej strony Władek. To jest kolejny odcinek z Farming Simulator 15. Nie wiem, co się będziemy robili, ale jest ze mną Bradzik. Siemana. Za kulisami Bober, tam ale nie gra. Dzień dobry. No i oczekiwany gracz Mariusz. Siemaneczko. Przeżył wypadek i powrócił. Siemandero, siemandero. Dawno go nie było, nie było kogo chęcić, z kogo się śmiać. Jakiś duch. No, Mariusz pierwszy raz gra na multi w 15, więc nie wie, o co chodzi. Będzie dobrze. Dobra, Bradzik, ty już grałeś, to weź skończ tego. Siać tutaj, nie wiem co tutaj, rzepak chyba. Rzepak. To Mariusz weź to opryskaj do końca. Opsikaj. Mamy tutaj kultywatorem jeżdżą. Dzisiaj Dadzio nie ma. Dadzio poszedł wcześniej spać. Bradzik też powinien iść. Ale zaraz pewnie będzie, jak mamuśka do niego wbije do pokoju. Na szczęście mam mikro na przycisk. Ale będzie słychać tego, że straciłeś połączenie. No nie, to tak źle nie będzie. Bober, mów głośniej. Głośniej? Ta. No dobra. Bradzik, ogólnie tu nie jest dużo tam pola zasianego, nie? Cały jest zasiane. Nie chodzi o zasiane, tylko opryskane, o tak miałem powiedzieć. To nie wiem, tam gdzie ciemniejsza taka ta teksturka gleby, to tam jest opryskane. Mariusz nie wie, pewnie nie widzi. Czekaj, nie, wszystko jest okej. Na razie. Jeździ w kółko, wszystko jest okej, nie? No, to mi to jakby urosło już. Zboże normalnie, znaczy się... To tamto urosło. Opryskaj to żółte. Opryskiwać to trzeba... O! Ale jadę bokiem, nie? Tak mnie znosi. Dobra. Zaczynamy. Całe pole okresu mi tyle. Pumiego nie będzie. Nie wiadomo czy... Nie no, jak z nim gadałem, to może na święta wbije na TS-a. Ogiego trzeba ściągnąć. Specjal świąteczny. Ogiego trzeba ściągnąć. No i... W Poznaniu siedzi, studiuje. No. Dobra, Władys, ja tam do ciebie jadę, nie? Siać. No. Głodny jestem. No to Mariusz, opowiada, jak tam twoja klata? Klata plecy barki. Nie no. Dla Mariusza są ci żarki. Ja tam cicho. Panie, no właśnie. Gimbusie. Wyrośnięci się znaleźli, nie? Podstawówka. A no tak, zapomniałem, że szósta podstawówki, Bradzik jeszcze jest. Ja tego, jak ja usłyszałem pierwszy raz Bradzika i Matika, to uznałem nawet, że Matik jest starszy. Więc obstawiałem tak sobie Bradzika tak na szóstą klasę, nie? Coś takiego. Się okazało, ale za to... Widzisz, Bradzik, twoja siora mnie nie lubi, więc nie będzie awansu. Takie życie. Ta siostra mu nie dała, no to nie ma awansu. No właśnie. Co ty sobie wyobrażasz? Sięciuję, ja myślałem, że mnie skikował. Tego, kiknął mnie bot na innym TS-ie. Na pylu? Nie na pylu, tam nie byłem od wielu lat. Nie mogę nawet w domu, nie mogę wbić na TS pyla zrąbanego mojego. Co tu się jemy, Władys? Rzepak. Daje się TPR-a. Księciunio, dajże wracę. No Mariusz, jak tam opryskałeś, przyjedź tutaj do nas. Jeżeli wiesz, jak dojechać. Ja to ogólnie to widzę takie zielone roślinki, dopiero można powiedzieć, wiesz. A. Całe czekajcie, czy już chcę zamknąć?
bym screena zrobił, ale nie chcę. Tak, idzie drzwi domknąć. Idzie sprawdzić, czy mamuśka nie wchodzi na górę. Tadzik na górę. Dobra, jestem, bo się rad, że papa obok. Siora chlapie obok? Że papę. Że papę? No. Kurde, to ty w pokoju papę masz? Chodźcie. Papa pasmer. Ja, jaki krejzą. Dzięki, to widzę, tyle dają, co o Jezu. Musimy trochę więcej hajsu nazbierać na... jakąś naczepę tą, do drewna. Wtedy pojedziemy na wycinkę. 54 bodajże kosztowała. To Biedik ci wysyłał SMS-a, płacił? Że co? Biedik ci wysyłał SMS-a, czy co? Bo tam widzę, że kot jakiś jest na czacie. A to tego. Na KG dostałem, aby sprawdzić, ale nie miałem właśnie gdzie zapisać, bo na telefonie odpisywałem. Houston mamy problem, nie wiem, czy opis skończył. To wróć, no właśnie. Tylko gdzie jechać teraz? No? Dziewiątka. Dziewiątka i tam, gdzie my jesteśmy. Sam jesteś dziewiątka, taka jak ten Dejano to mówił. Pamiętasz, Badys? Chyba to on mówił? Ty dziewiątko, czy kto to mówił? Mariusz, nie pogrążaj się. A no właśnie, kurwa, winny. Przypomniałem się o winnym. Maron, pamiętasz winnego? No tak. Dejano. A teraz tanie drzewo będzie. Fajnie się gra, nie powiem, że nie. Ogólnie w takim normalnym znaczeniu, a nie jak w 13, bo... Mariusz, jakie masz ustawienia gry? Nie wiem, czy nie najlepsze. Czekaj, za dwa kary. Średnie ma jak... Czekaj, a masz takie modele kwadratowe? Przy 24, no. Kwadratowe masz? Nie, normalne. Czyli kwadraty. Pewnie na średnich pewnie gra. Wy jesteście przy farmie, czy... A tego lusterka masz w pojeździe, czy nie? Nie. A no to grasz na najniższych chyba. Znaczy się lusterka nie. Mam, tylko że nie widzę, co jest z tyłu. Nie, bo ale jest lusterka od tego, od no... Od tych dwóch przedostatnich są. Lusterka. Jakie tam są te... Ogień na tłoki. O, Mariusz jedzie. Czekaj, gdzieś tu... Rędz on jedzie. Jedź, Mariusz, tam po pług, nie? I zacznij orać te pole. Ale ten... jeszcze do końca... Dobra, starczy tam już. Bo już było opryskane. Czekaj, ja w ogóle się nie orientuję. Takie mniejsze mapy to tak, ale wiesz... To duża jest mapa? Nie, o to mi nie chodzi, tylko wiesz, to początki, no to zawsze ale te ciągniki by się przydało trochę umyć. No to zafunduj, Karszor. Spoko. Weź kredyt. Właśnie nie mam kredytu już. Kredyt już wyczerpany na inne maszyny. Co ty żeś kupił? No, naczepy kupiłem, siewnik. No. Jak siewnik, to tylko kosiarkę i do tego, do... do trawy. No to do trawy to trochę hajsie poszło. Ale hamowanie to mają... daj spokój, takie tragiczne. Trzydzieści 5000 mamy, bo potrzebujemy
54, czyli 20 tysięcy. 20 tysięcy, co by tutaj sprzedać? Garaż. Jakbym sprzedał ten traktor mały. Wystarczy, że jeden, jakbym sprzedał ten duży. Tylko trzeba pojechać. Jadę zobaczyć, może go sprzedam drożej. Ty kontrolujesz czas w ogóle, Władys? No, dopiero 5 minut. Goni Mariusz. Na jakim polu, Bradzik, ty poprzednio robiłeś? Na tym, co ja opryskuję, nie? Które ty pryskasz? No tutaj, czekaj, na prawo muszę się skręcić. No, na prawo teraz. Zaraz ja ci powiem. Chwila, mama. A, kurde, hamuj. Jak się bokiem idzie z tym siewnikiem. No, nie mam pieniędzy już. No to tam Bradzik musi za twarzowe zapłacić, to będą. Za co? Za twarzowe. No, chyba ty. Nie, żartuję. Żarty muszą być. Ja jestem na polu 38. Hamuluj. Diable. Tak. No, tam jest sprzedaż. Za 22 200 ten mały ciągnik sprzedam. Teraz zmieniamy tego i jedziemy na wycinkę. Jo, bo jeszcze kończę siać. Sprzedaj. Macie tam obciążniki, nie? Na tego, na ciunka. Mariusz, masz? Tak, mam. Dobra. Dobra, ja wracam. Na ten, odstawić, opryskiwać. Bo to opryskałem już pole. To jeszcze to moje opryskaj, co się je. Lepsze to kurwa chłoskwarne, nie? No. Czekasz. Ale lak. No, trochę lagnęło. Potrzebuję teraz ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Ja już jadę. Bradzik, daj mi ciągnik, gdzie ty jesteś? Albo dobra, zasiedź do końca. Mariusz, gdzie ty jesteś? Jedzie. Jestem przy 25. Polu. Zaraz na gospodarstwie będę. Kurczę. To opryskaj to pole, czy nie? Bo ja się mam nie. Trochę. Potem, nie? Potem. Na tam. Jechać na farmę, odstawić opryskiwacz. Tak. Wojtek, Wojtunio. Weź. Wojtuś. Zapomniałem przestawić niku. Gdzie go odstawić? Tutaj pod drzewo. A widziałeś, Mariusz, jakie animacje są? Animacje czego, Władys? No, teraz do sklepu jedź. Czy mam pojechać? Czego animacja? Pokaż. No,
Tepnij się do maszyny. No to jest tam. No, do ładowania. No właśnie, czekaj, jadę już po nią. Jedziemy na ścinkę. A ja będę w niej siedzieć, czy będę? No, no wiesz, normalnie w niej jechał. O, ty biorę. To może ty tam, ja będę cię drugie najechał, żebyś ty nagrywał. Z perspektywy tej, no, tej przyczepy. Można no, i ja tak. Może ja pojadę cię. Ale mówcie trochę głośniej. Okej. Okay. Ty mi życie nie będziesz uparł. Głośniej sobie właśnie. Ty nie władzę, tylko tam. Wojtunia. Ruszaj. Steinger. Palfinger. Co takiego? Stepa. Zamiast stypa to stepa. Łocie biorę. Łocie biorę. Dobra. Witam panie egzaminatorze. Gdzie jadę? No, przed siebie. Jedź w prawo. W prawo. Tu znowu w prawo. Nie ten. Nie za bardzo ten. Wieje. W lewo. No to mogłeś mi wiedzieć, że drugie w prawo, a nie. W prawo. O, na szosę, to czekaj. I znowu w prawo. Szosę, żeby się zapalić. I w prawo jedź. Czekaj. Było lagło. Światło zapaliłem. Żeby było realistycznie. Nie, to się śmieję. I prosto. No to ogień. Ogień na błogi. Teraz i środek, bo tu było czasem dziurawe. Środki na szosę mykamy. Dobra, Władys, co ja mam teraz robić? Władys. Dawajcie te. Wsiadaj w ciągnik i do nas przyjedź. Okej. Okay. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem zielonego Dojczwara. A na przyczepie mam administratora. O ci biorę. Bardzo robi. Musisz się bawić. Czekaj, obczałem klawiszologię, bo podobno poprawili te. A co, już ścięte jest, czy nie, drzewo? Jak ty jeździsz, Mariusz? Hamuluj, kurde. Prawie kurde, nie wiem, jedź prosto. Prosto, ja? Aha. Zbliżamy, okay. Ta. Nie, dobra. Stopu nie było, tu nie można, nie trzeba było się zatrzymać. Było ustą. Ale jak wywinęło mnie? Ja dziękuję. Pronto? Tu no. Ta. Ogień na tłoki. No. Chodźcie. Wystarczy? Czy dalej? Powinno. Pierwszy raz będę chciał od drzewa, jako beka. No i gówno nie chce lecieć, no. Muszę tego. Leci? Patrz, Mariusz, leci. Ja, widzisz, lepsza synchronizacja teraz jest. Ale brać, kurde, nie trąb, bo kopa w dupy dostaniesz. Jak aktywuj narzędzie ręcznie? Jak masz piłę, no. Klikasz prawy przycisk, prawo i w lewo, wtedy ją obracasz. No ja wiem, to ja już mam obrócone. Czekaj.
Czekaj, jaki wymiar? Coś takiego będzie, czyli... Coś tak aż... Jak się kłóca? Kontrol. Kurde, ja myślę, czemu mi to tu... Pozdro dla Brodzika. Co zrobił? Ładuje drewno. Raczej kłody. No Mariusz, czemu nie ścinasz? No nie potrafię. A to musisz tego jakoś wycelować. Właśnie z tym wycelowaniem lipnie jest. Jak nie dasz rady jednego, to leć do drugiego. Leci, nie leci. O, poleciało. Patrz, leci. Fajnie będzie do tego przeciąć. To, jakie to jest zierstwo? To jest masakra z tym ziarem. Ten się kłóca sobie. Uważaj na nogi. Patrz, jak Bradzik ładuje. Ten to jest migrant, już ma skanę. Ty, jak ty to robisz, że to tak... Musisz celować, jak ci się pokaże te niebieskie punkty takie. Niebieskie czy zielone? Zielone jak tniesz. Aha, no to spróbuję, czekaj. Bo niebieski mi się już pokazywały. Mariusz, patrz na Bradzika! Nie, no nie wyjdę. Ja mnie ładuję. Czekaj, przetnę kawałek. Bradzik ma pecha. No tak, Mariusz, nie wyciągaj tych. Daj Brodzikowi, niech on. Dobrze mu tak idzie.
A, Bredzik, następne drzewko masz zrobione. Jak widzicie, Mariusz jeszcze nie potrafi ogarnąć piły. No to jest masakra, nie ogólnie. Czekaj, to innego idę. Może to? To musisz właśnie ruszać tak powoli, celować, bo nie zawsze właśnie tak ci załapie, nie? Co powoli? O, na przykład, widzisz tak jak teraz stoję. Trochę przekrzywione i ci pokażę. No spróbuj. A musisz kucnąć. Nie ogarnę tego masakra. Jakie liczby. Idę tam. Potem może na ten domek tu coś przewalę. Na Bradzika coś. Bradzik. Patrz, drzewo się zatrzymało, no. Nie no, spadłem, no. Jest, leci pierwsze drzewo moje. Widziałeś? No, no niestety nie, bo na drzewo się wspinam. Ale tu jest, zobacz. No, poszło. No, leży. Już kminie, o co chodzi. Jestem. Tu, gdzie mi to układę? Tu. Kto jest? Co? Nie moja wina, że przyciągasz wszystko. Jak Mariusz, ogarnąłeś już? No tak, nie do końca, ale jedno wiesz, że jest dobrze. Głuchy to celowanie w końcu. Trochę jeszcze lipnie jest. Z wyłapaniem tego punktu, aby przeciąć. No właśnie, o to mi chodzi. Drugie leży. Czekaj. Mariusz chyba połapał, o co chodzi. Tu się przewaliło? Czy tak stoi? Nie. Czekaj. Bredzik wachowiec ładuje kłody.
Kupiłem jeszcze jedną piłę, jak coś. Patrz, jak zajebiście układa. A może byś Mariusz tak gałęzi jeszcze poucinał? Znowu nie mogę punktu znaleźć. O, był. No to Mariusz, opowiadaj, co tam u ciebie? Marian. Tutaj tak, do, czekaj, tutaj. Wycinasz kreatur do obawki. Jaki typ? Dobra. Kratos pytas i kopnę. Kopniesz w kalendarz? Stój. Gdzie ty lecisz? No tak. Bradzik ma pecha z nami dzisiaj. O, Bradzik, masz szczęście, nie poleciało na ciebie. Tyle wygrać. Mariusz, ale byś poobcinał gałęzie z tych dwóch. No, obecnie zaraz, chwilę mam. Bo tu ja rozpracowuję to. A teraz gdzie te drewno się sprzedaje, Bradzik, powiedz. Tam. Bradzik profesjonalista. Weź tak na mnie nie bawić, czy się nie komentuje. Nagle jebku wszystko wypieprzy. Jak Mariuszowi kiedyś w 13. No a Bradzik, wpierdziel jeszcze dwie kłody, nie? I wtedy pojedziemy sprzedać to. Idę zobaczyć, co tu Mariusz kombinuje. Mariusz, zobacz na mnie.
jak żądełko zobaczymy, tym tamtą przeciąg, no to tą przeciąg. Dobra, dzik, jeszcze jedno na środek. Czekaj, ja może przetnę ten kawałek tutaj, aby spadł z tego, z obciągnika. To miało spaść, a nie się bujać jeszcze. Ludziska, ludziska. Nie. A co, spadło wszystko? Jedno. Dobra, zostaw ją. Ale ja mam miarę, bo podobne długości są. Teraz... Nie, Bradzik, będzie lepiej, jak to podniesiesz. No właśnie, i tak zostawisz. Znaczy... O, i teraz możesz opuścić całe ramię. Nie... Coś ty, Bradzik, odpieprzył. Dobra, Bradzik, weź ramię, posuń nad te kłody. I tak zostaw. I prowadź mnie teraz, gdzie to jest na sprzedaż. Prawo. Do wody, nie? Gdzie do wody? Normalnie. To ja nie wiem, gdzie normalnie do wody sprzedawałem. Sprzedamy trochę drewna i kończymy ten odcinek. Ła, trochę zarzuca tym. A zaraz po brociaka jeszcze będę jechał. Tutaj na pewno nie. Powiem ci szczerze, że jak się rozchnił, już to dobrze. A tak to powiem ci, lipnie było, ale początki zawsze są lipnie. Gdzie to się sprzedaje? O kurde! Hades. Co? Nie spadło, nic. Jak szepcze. Jo, brodzica śpią. Czekaj. A to nie. Nie o to się. Jedziemy dalej szukać. Może tutaj gdzieś będzie. Skład drewna, o! Musimy zapierdzielać prosto jeszcze. Co tak cicho siedzicie? Nic nie gadacie, ani nic? No tak, wiesz, ja jestem skupiony na piłowaniu. Na rżnięcie w tarpacie.
Na rżnięciu w chu. Drzewa. Ile tego lasu mamy do wycięcia? Ty chcesz wszystko wycinać? No. Chyba wynajmiemy większą ekipę. Wtedy 10 osób. Trwale, byśmy musieli, ale jak piłamy, to ja, to inaczej jest. Ja już jestem wczuty, także nie ma problemu. Ewentualnie zarobimy na tą maszynkę. Co tego? Samodzielnie piłuję i wtedy. Widziałeś, jak ja ułożyłem, żaden nie spadł. To jest woda. Sprzedaż w wodzie. A nie, jest inny bany, dobrze. Wow. Tam, prosto. Wiedź tu. Stój. No i co? Jeszcze raz. 6000 za jedną kłodę dostałem. Weź zawróć. Coś ty zrobił? Pością puściłem. A, wsiadaj z tego w ciągnik. I odjedź. Dobra, dawaj, jedziemy w wodę. Nie będę się pierdolił. O, ty sprzedało je. Cychamy. Jedź szybciej, a nie. Wodę? No ta. I coś ty zrobił? Coś ty odjebał z ciągnikiem. Co za idiota. Zresetuj go teraz. Widzicie, kurwa, jak dzieci bierzecie do gry, to tak macie. Idź już, kurwa, spać, brodzik. Zaraz idę.
wciążnik. Kurde. Dobra. Mariusz, dawaj tego na farmę. I się żegnamy, bo tu już... Mariusz! Tak, idę już. No, więc my się z wami żegnamy. Postaramy się w następnym odcinku znowu z Mariuszem zagrać. Więc to by było na tyle na dzisiaj, więc na razie wszystkim. Zerżnęcie. Przyczynęcie w kół. Pożegnajcie się. Na razie, trzymajcie się. Nie ma.